Dzień dobry, cześć, witajcie. Chciałabym Was serdecznie zaprosić do tego programu, do tego interwiu, które mam właśnie dla Was, ponieważ na mojej drodze pojawiła się Ewita i Ewita ma wspaniały przekaz, ma doświadcza cudownych cudów w naszym ziemskim życiu i pomyślałam sobie, że właśnie to byłoby świetne opportunity, żebyście też mogli skorzystać z tej wspaniałej wiedzy, więc Ewita, bardzo miło Cię poznać. Dziękuję za Twój czas. Proszę, powiedz nam troszeczkę o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz i czego doświadczyłaś w tym życiu. Ja jestem światłem Chrystusa na ziemi, tak samo jak światło, które budzi się w tej chwili w Tobie, w Twoim sercu. W tej chwili na ziemi zachodzi proces wzniesienia. Ziemia wchodzi wyżej, w piąty wymiar i my, jako ludzkość, przechodzimy transmutację i przebudzenie do pamięci tego, kim naprawdę jesteśmy. Więc nie jesteśmy ciałami, nie jesteśmy tymi osobami w grze wideo, którą nazywamy życiem. Jesteśmy istotami światła. Ja również. Wspaniale, wspaniale. I tutaj właśnie Ewita, przez to, że doświadcza tych cudów, powiedz nam może, kiedy w ogóle zaczęło to się u Ciebie? Kiedy to się zaczęło objawiać i jak to zaczęłaś doświadczać? Obudziłam się w 2000 roku, kiedy uzdrowiłam swoje ciało, oczyściłam je z toksyn i wówczas doświadczyłam tak zwanego kundalini awakening. Całe moje ciało drgało światłem i wówczas doświadczyłam otwarcia trzeciego oka i zrozumiałam, że nie jestem sama. I wstąpiłam na ścieżkę, która przez cały czas prowadzi mnie do coraz większego, głębszego poznania tego, kim jestem naprawdę i wolności, jaką może człowiek doświadczać, jeśli tylko wybierze tą ścieżkę. I zarażam prawdą, zarażam wolnością, dlatego że prawda i wolność są zaraźliwe. Zarażam miłością do życia. I zachęcam do tego, byście zakochali się w sobie, patrzyli w to, kim naprawdę jesteście, kim naprawdę jesteś w środku i zakochał się w życiu, zakochał się w tym świetle, które błyszczy, które świeci, w świetle wyższej świadomości, w świetle wolności i tworzenia, w świetle, które pozwala Ci tworzyć życie, tworzyć rzeczywistość i tworzyć życie tak, jak naprawdę pragniesz. Super, fajnie, widzicie, jak to fajnie brzmi, a jak jeszcze tego doświadczasz, to już w ogóle jest kosmiczna energia. Powiedz mi jeszcze, Ewito, co trzeba zrobić, jak trzeba przygotować swoje ciało, żeby nie eksplodować? No bo wiadomo, że jak dopłynie taka energia mocna i nie jesteśmy przygotowani na poziomie naszego ciała, czyli fizycznie, no to można w przenośni zwariować, więc powiedz mi, jak przygotować ciało do tego? Tak pokrótce. Doskonałe pytanie, dlatego że to ciało dokonuje wzniesienia. My możemy sobie dużo myśleć, dumać, wizualizować i tak dalej, natomiast to nasze ciało musi podnieść częstotliwość, czyli przemutować się, transmutować. Okay? I tutaj bardzo pomocnym jest detoks, głębokie oczyszczenie ciała, głębokie oczyszczenie również umysłu. I dlatego ja prowadzę takie warsztaty i tutaj właśnie dlatego my się poznałyśmy, dlatego że prowadzimy teraz, kreujemy warsztaty, kreujemy retreats, gdzie właśnie ludzie mogą oczyścić swoje ciało i umysł. I tutaj bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że nie jesteś ciałem, tylko jesteś duszą. I jako dusza masz ciało i masz umysł. I te dwa, to jest tak jakbyś pędził na rydwanie, tak? Masz te dwa konie przed sobą i chcesz, żeby te dwa konie ciągły ten rydwan Twojego życia w bardzo zrównoważony sposób i w bardzo, żeby obydwa były zdrowe, tak? Więc oczyszczenie ciała w sposób fizyczny, lewatywy, solanki, post na sokach, suchy post, intermittent fasting, nie wiem jak to po polsku się mówi, taki przerywany post, który pobudza stan autofagii, kiedy organizm robi porządek w sobie i również
pobudza stan neuroplastyczności mózgu, czyli jakby odmładza, odświeża, zresetuje nasz układ nerwowy. Światło, które w tej chwili napływa na Ziemię, będzie się wzmacniać. Ono się nie osłabi, ono się będzie, będziemy je bardziej i bardziej i bardziej odczuwać. Więc jedynym rozwiązaniem jest tylko odpuścić i oczyścić organizm i przygotować ciało na światło Chrystusowe. Okay? I ja miałam takie doświadczenie w czerwcu tamtego roku, kiedy odczułam ogromne napięcie, ogromny voltage of light, jakby to powiedzieć po polsku, napięcie prądu niemalże. Tak, prąd zostałaś tak, dopuszczone do ciebie bardzo duża ilość światła w bardzo krótkim czasie. Tak, i czułam po prostu tak ogromny snop światła, który wchodził przez mój mózg przez jakieś 10 dni. To się dokładnie odbywało wtedy, kiedy rezonans Schumana w okolicy 23 czerwca 2023 roku. I wtedy grupa ludzi na Ziemi doświadczyła tak zwanego rapture. Byliśmy dosłownie wyjęci z Matrixa, z tej częstotliwości Matrixa. I to, jak to wyglądało, to po prostu był ogromny snop światła, który wchodził do mojego mózgu przez jakieś 10 dni i nocy. I gdyby nie to, że ja oczyszczam organizm od lat, to ja nie wiem, jak ja bym to przeżyła. To było tak intensywne i ten snop światła nie pozwalał mi w ogóle myśleć, tylko ufać, być, otworzyć się i tak się poddać. Niemalże tak, jak kobieta podczas intymnego stosunku z mężczyzną musi się otworzyć, zrelaksować i poddać się tej energii. Dlatego, że światło po prostu penetruje nasz organizm w tej chwili, penetruje nasze komórki, resetuje nam układ nerwowy, układ hormonalny, trawienny. Po prostu w tej chwili powraca do nas nasza własna technologia, czyli technologia naszego ciała. Dlatego, że nie jesteśmy ciałem, a ciało jest awatarem w grze wideo, nazwijmy to tak, którą my doświadczamy jako życie. I zaczynamy w tej chwili mieć władzę nad tym ciałem. Ta technologia wraca do nas i jakby nasze prawdziwe ja, które jest istotą świetlaną, otwiera nam wszystkie czakry, aktywizuje nasze ciało świetlane. Ja poczułam przez 10 dni ten ogromny snop światła i pościłam w tym czasie i robiłam lewatywy i piłam soki i robiłam wszystko, co mogłam, żeby nawodnić organizm jak najbardziej, dlatego że woda, również i soki, również i owoce przewodzi prąd, tak? Przewodzą prąd. Wszystko, co zawiera wodę źródlaną, czyli tą strukturyzowaną wodę, będzie przewodziło doskonale prąd elektryczny, czyli po prostu światło. I staje się ciało wówczas takim konduktorem, semikonduktor światła, czyli czaneluje energię ze źródła pionowo w ziemię i potem ta częstotliwość rozprzestrzenia się po ziemi i dotyka również innych ludzi. Okay? Także my Starseeds, gwiezdne istoty na Ziemi, świetlani, różne są nazwy na nas, tak? Armia światła. My właśnie sprowadzamy te częstotliwości i nie jest to przyjemne doświadczenie, bo to wymaga po prostu, czasami budzę się i czuję bardzo silną palpitację serca albo na przykład ból głowy, ale wtedy wiem, aha, teraz koniecznie po prostu trzeba usiąść na przykład na łonie natury, posiedzieć pupą i po prostu ugruntować energię, nie? Czasami jak odczuwałam bardzo mocny snop światła, to po prostu się położyłam na trawie, nie? Czyli położyć się blisko Matki Ziemi, tam gdzie jest ten rezonans Schumana i ciało zrelaksuje się i ciało naturalnie wtedy płynie na fali tych sztormów geomagnetycznych, które się teraz odbywają. Po prostu poddajesz się tej fali i ta fala cię nosi. Jeżeli będę się opierać tej fali, ona jest wtedy destruktywna. Okay? Dlatego jeżeli w ciele mam toksyny, jakieś metale ciężkie, jakieś różne zjawiska sztuczne, tak? Albo przebywam w sztucznych częstotliwościach, jakieś elektroniki,
i bardzo dużych takich, po prostu w miastach jest dużo takich zaburzeń falowych, które my nawet nie widzimy naszym gołym okiem, a jednak jesteśmy istotami częstotliwości. Więc podczas tego wzniesienia stałam się bardzo sensytywna na te wszystkie częstotliwości, do tego stopnia, że nie jest to wygodne, żeby być w mieście w tej chwili. Jest to bardzo trudne dla mnie. Druga rzecz, kolejna rzecz, która się wydarzyła, to jest to, że różne sprzęty elektroniczne zaczęły jakby reagować na tą energię i szczególnie jak był przypływ tego światła, tego bardzo silnego światła, to po pierwsze nie mogłam myśleć tak logicznie, jakby nielogicznie, jakby nie mogłam się zaangażować w jakieś konwersacje z ludźmi, które były negatywne, które były gdzieś na niższych częstotliwościach. Odczuwałam wtedy ogromny nacisk tutaj na temples, na skronie. Druga rzecz, że po prostu przebywałam na łonie natury sama, musiałam się odizolować i być tylko w moim własnym polu. I w pewnym momencie ten snop światła, który tak się wbijał przez moją głowę i przez kręgosłup, w pewnym momencie on wpłynął do mojego serca i dosłownie horyzontalnie otworzyło się takie pole, tak. I to było tak realne, że ja po prostu widziałam, ja byłam wtedy na łonie natury i widziałam, jak gałązki, liście krzewów, które były blisko mnie, po prostu się zaczęły chwiać, tak jakby wiatr jakiś powiał. I to pole zaczęło się rozszerzać i rozszerzać tak na mile, a teraz to już po prostu jest w nieskończoności. I świadomość, budzi się taka świadomość wtedy, że tak naprawdę jestem istotą nieskończoną. A skoro jestem istotą nieskończoną i odwieczną, to ten świat, który widzę, nie jest na zewnątrz, on jest we mnie. A skoro jest we mnie, to ja go otaczam swoim światłem, przenikam i nie jestem już pionkiem w grze, ale jestem grą. I w tej chwili ja tutaj o wszystkim decyduję tak naprawdę. Budzi się ogromna moc w nas do tego, by edytować ten hologram, tą rzeczywistość holograficzną. I ja dopiero poznaję teraz swoją moc i zapraszam was również do tego, żeby siebie poznać, bo jesteśmy bardzo potężnymi istotami. Może w niektórych filmach science fiction nam pokazują prawdę. Ja tak zawsze mówię, że prawda jest w filmach science fiction, a nieprawda jest w telewizorze, na wiadomościach, albo nie wiem, w kościołach, na ambonach naukowców jakichś, tak, którzy z autorytetem wypowiadają się. A tak naprawdę cała nasza wiedza jest już nam dostępna, bo ona jest w naszych genach. Nasze geny mają całą pamięć, wszystko to, co chcemy, to są księgi, które możemy teraz czytywać. I dopiero jesteśmy na początku tej ścieżki. No właśnie, i to jest takie nowe dla wielu, wielu ludzi. Ja na przykład personalnie mam doświadczenie z takim przebudzeniem dopiero od 2014 roku, więc już minęło 10 lat, niby 10 lat, a tak naprawdę czuję, że dopiero raczkuję, dopiero zaczynam, ale wszechświat zsyła mi właśnie takie istoty, które już są wyżej i mogą powiedzieć, jak pomóc, doradzić właśnie, jak przechodzić ten proces, ponieważ to jest wolność. To jest wolność i to jest to, za czym ja od zawsze szłam. Nigdy nie byłam osobą, która szła za tłumem, tylko raczej bardziej indywidualnie. I tu jest właśnie takie przebudzenia, takie właśnie doświadczenia pomagają nam zaufać sobie, iść za tym głosem serca. No i też wam to polecam właśnie, dlatego będę nagrywała tutaj z... Jeszcze bym chciała dodać coś, bo obydwie odkryłyśmy, że mamy dostęp, jak wkraczamy na tą ścieżkę wolności i na tą ścieżkę zaufania, bo to są drzwi, które jak w Narni, to jest szafa, która się otwiera i otwiera ci świat, jeśli tylko zaufasz, że ta szafa to nie jest szafa, ale to są drzwi do innego świata, tak? Także twoja wiara, twoje zaufanie otwiera ci ścieżkę zupełnie nowej możliwości. Otwiera się ogromna przygoda. Tak. I wczoraj, Iki, opowiadałaś mi właśnie, na jaką przygodę wstąpiłaś, jak zdecydowałaś, że wiesz, praca, dbaj, prawda? Że nie musisz siedzieć za biurkiem od 9 do 5 i tak dalej.
że nie można się bać właśnie, że podróże. Skąd podróżuję od wielu lat, przemieszczam się po całym świecie i nie myślę o tym, skąd wezmę pieniądze, jak to będzie. Zawsze wszechświat mi daje odpowiedni czas, odpowiednich ludzi, odpowiednie finanse i zachęcam wszystkich, żebyście otworzyli swoje serca, zaufali, nie bali się, powychodzili z tych toksycznych prac, związków, tych przekonań, ponieważ jak tylko wejdziecie do siebie, zaufacie, to świat was poniesie, wszechświat was poniesie, Bóg was poniesie, nazwijmy to jak chcemy, to może być energia i będziecie szczęśliwymi, spełnionymi istotami. Więc dziękuję ci bardzo za chwilę, za przekaz. Więcej informacji znajdziecie na temat Ewity w linku, więc jak macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie. Ciao.